Także tak jak mówię, zaczynamy od Elevatora, wszystkie konta. Wczoraj w ogóle na W55 zapomniałem Elevatora przeklikać. Także niestety, ale dzisiaj za to będzie więcej do zrobienia. No i co? Przede wszystkim kodzik. To co najważniejsze, sprawdzamy czy działa. Dla widzów z YouTube'a, czemu kod nie działał, były chwilowe problemy. To trwało to tam, nie wiem, z pół godziny około, 16:30 już wszystko działało. Sorki, że wam odpisywałem pod poprzednim filmem wszystkim Ctrl-V, Ctrl-C. Ctrl-C, Ctrl-V w sumie bardziej. No ale jak miałem 20 komentarzy, że kod nie działa, no to odpisywałem każdemu, że hej, już działa. Chyba tam nie było co dodawać. No i dobra, cyk. O kurwa. No to jeszcze raz, czekajcie chwilę. O, teraz zadziała. No zepsuli, no ale co? No to nie moja wina. Dobra, jeszcze raz widzowie. Neutral Hell. No i śmiga. Wszystko pokazane na odcinku, żeby nie było. Oczywiście kodzik działa do niedzieli do 23:59, żeby nie było. Jak sobie ktoś chce użyć, no to ma tak naprawdę nie dużo czasu. Dobra, to posprzedajemy i okej, lecimy w ten Elevator. Zobaczymy jak tu daleko pójdziemy. Generalnie ludzie zalecają, żeby do 139 piętra dochodzić, bo wtedy możecie max nagród wycisnąć. Przynajmniej tak mi tu pisali. No i zobaczymy, czy mniej więcej tak to będzie wyglądać. Także klikamy. O, tu wszyscy prawie do 139, no, troszkę więcej. Ja chyba będę dalej cisnął, nie wiem czy mi to jakoś bardzo potrzebne. Aha, i tych bilecików nie dostałem, no ale w tym momencie robimy jedną walkę, cyk, i bileciki już są. Tak jak zostało wspomniane, żeby nie było, bo też dużo osób z tym miało problem. Dobra, lecimy. Zobaczymy do którego pięterka dojdziemy. Na początku tu będzie bez problemu. Możesz pisać z małych? Wiem, no ale żeby już wiesz. Okej, okay, mamy pierwszą nagrodę. 22 miliony drewna, 7,5 miliona kamienia. Oj, ten gemik, ale tu też kurde lecą na jedną statę. No to się bardzo nie przydadzą. Chociaż jeden taki mały gemik to jest 5 milionów golda. To akurat git. Czemu nic nie piszecie na czacie? To, że powiedziałem, że nagrywam na YouTube'a, to nie znaczy, że streamka nie prowadzę. Tu jest bardziej streamek, a odcinek to tak połowicznie. Także możecie pisać na luzaku. Aha, i to dostaliśmy jeszcze. No widzę. A, tu i tak mamy pełno w sumie. Dobra, to nieważne, lecimy dalej po prostu. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nie no, waliancik, nie pisz tak, bo cię zjedzą w komentarzach. Ty no, póki co to tu idzie bez problema. Jak to w ogóle wygląda? No właśnie, i teraz będzie tak, że... wszyscy tutaj pewnie się na tym 139 będą zatrzymywać, bo to jest po to, żeby te nagrody dostać, jakoś tam wycisnąć. Zobaczymy, ja w ogóle do tego 139 pocisnę na razie i zobaczymy jak to faktycznie wyjdzie. Dobra, kolejna nagroda, git. Nigdy za mało. Dajcie łapkę w górę i zostawcie dzwoneczek, dokładnie. Siema, siema. Nie chcemy po top 1 lecieć, ale to tylko na początku top 1 oszust pogucio. Potem wydaje mi się, że będziemy dociskać bardziej. Właściwie nie wiem na jakiej to zasadzie działa. No dobra, mamy nowe tło. Na 102 się zatrzymałeś na W55? No to ja tam chyba na 115 jestem. Jakoś tak. Kolejna nagroda. Na którym jesteśmy teraz? 60. Dobra, to jeszcze troszkę mamy. Wiesz co, Favor? Serwery z nowym backendem mam wrażenie, że nie działają za dobrze. Na przykład na W55 czuć, że o wiele wolniej to chodzi niż normalnie. Co ty mówisz? No poziom 60, a co ty? W Denisa się bawisz, czy o co chodzi? Dobra, kolejna nagroda. O, teraz już kurde, tylko szkoda, że tych pomarańczowych gemów tu nie ma. Mogłyby być. Za to na W55 jest niewidzialna gildia na pierwszym miejscu? Tak, widziałem to, ale podobno już to ktoś zgłosił i podobno mają to ogarnąć. Tylko, że no wiadomo jak to wychodzi. No, na W55 było to samo, waliancik. I zresztą jest w dalszym ciągu. Ale to dlatego, że W56 też ma nowy backend, także... Dobra, zbliżamy się do tego miejsca.
Okej, okay, mamy kolejną nagrodę, cyk. I teraz, zaraz będzie to 139. Okej, okay, i im chyba chodzi o to, żeby po prostu na tej nagrodzie jakby zakończyć. Już naprawili, ale i tak to nie chodzi tak płynnie jak ten stary Bagel Memento. A, że tą gildię niewidzialną, no to może, może, nie patrzyłem nawet. A, dobra. Ty, to o to chodzi. Ej, no to faktycznie to nie jest głupie. Żeby sobie to farmić po prostu codziennie, a w ostatni dzień docisnąć, jak już i tak nie będzie znaczenia, czy mamy limit, czy nie. Ty, dobra, to my też tu tak zostajemy. Ja nawet nie wiedziałem, że jest takie coś jak limit. Okej, okej. I jutro od nowa po prostu cisnąć, dopóki się limitu nie osiągnie. Słabo nagrody zrobili? Czemu? W sensie, no, no tak, no troszkę tak. Ale zawsze to trochę golda. Ta inteligencja się za bardzo nie przyda, ale mówię, zawsze to jakieś statystyki. Chyba można do elevatora wchodzić, jak się miało warte, nie? A, w sumie to już później zobaczę. Ale dobra, dobra, no to my też tak zrobimy, że na 139 się zatrzymamy. Można, o, no to git. Dobra, jesteśmy tutaj razem z innymi. Chyba, że jutro na przykład będzie można wyżej pocisnąć i sobie to tak ogarnąć przez te 10 dni, żeby za każdym razem przestać, jak mamy ten dzisiejszy limit osiągnięty. Chyba, że już dojdziemy do szczytu, nie? To zależy od siły naszej postaci. No wiadomo, że na takim woju nie dojdziemy do 139, ale na takim magu to już na luzaku. Jeszcze byśmy dalej doszli. No ale dobra, okej, okay, to na magusiu wystarczy. W takim razie to w sumie chyba wszędzie tak zrobimy. Woja to zostawię na później, bo jak się przebierzemy, to on jeszcze będzie mocniejszy. Także lecimy teraz tu. Dobra, S40. Dużo osób pisało mi, że na S40 nie działał kod, więc teraz należy to sprawdzić. Tu mamy coś dla Kunegundy chyba. Dobra, tu jednak nie, może bardziej dla Magusia. Chociaż kto się bardziej przyda? W sumie to jeszcze wymienimy. O, ten ma jeszcze w ogóle czarny. Dobra, to jemu wrzucimy. No, możliwe, że nie koksu, ale dopóki się będzie dało, no to wiesz, warto coś takiego. No ale dzisiaj dopiero pierwszy dzień był, nie? Ale wy narzekacie na to, że generalnie są takie nagrody, no moim zdaniem to jest git. No wiadomo, że event jest multiplayer, w takim sensie, że gildyjny, no ale kurde, samemu też można coś fajnego ogarnąć. A tych surek to jest strasznie dużo na takich, zwłaszcza na nowych serwerach, no. Dobra, dawaj mnie to. A, dobra. Zapominam cały czas, że tu trzeba kliknąć. On na nowym agencie? Aha, aha. No ale takim sposobem się wyciśnie więcej niż normalnie, nie? A już widzę te gildie, co się będą szczyciły, bo będą cisnąć jak tylko się da. Ale dobra, mniejsza z tym. Nie mówię tutaj o royalach, żeby nie było. Mówię tak generalnie. Że te gildie niby mocniejsze będą niżej pewnie na ten moment. Dobra, tutaj kodzik też działa jak widzimy. S40 Polski. Mniejsze nagrody niż ostatnio. A, o to ci chodzi. No nie, ostatnio... Dobra, już skipujemy nutkę. No ostatnio były troszkę za duże, no co wam mogę powiedzieć. Ale tylko delikatnie. Nie o tobie, szczurek, co ty mówisz. Okej, okay. Cyk. O, i znowu nie mamy tych kart. Ale jedna walka i mamy. No właśnie, także teraz tu lecimy. Jeszcze 10 minut sam chciałeś do oporu cisnąć. Ale ja nie miałem pojęcia, Punisher, że jest limit dzienny tych nagród. Ja właśnie nie wiedziałem, czemu akurat na tym piętrze oni każą stopować. Dobra, widzę, że kolejny skip.
niech wam będzie. Ja myślałem, że te nagrody to można, wiecie, farmić i farmić do oporu. Ale skoro tak to działa, no to to jest logiczne. Nie ma co ukrywać. Okej, okay, siedzi następny. Lecimy dalej. No ta nuta też. Dobrze, że ludzie na YouTubie nie mają muzyki w tle, bo powiem wam, że... Dobra. Jak to tu wygląda? O kurde, widzę, że niektórzy... Tu, no niestety. Tu tylko jedna osoba pomyślała. Reszta cisnęła dalej. No ale cóż. Siemanko Ewald, bardzo mi miło z tego powodu. Ja już przyzwyczajam do muzyki na tym streamie. No tak jak mówię, no. Pan Skoczek na top 1 u nas? W sensie kto? Witcher to jest Skoczek? Ja nawet nie wiedziałem, że taką osobę mamy w gildii, tak szczerze. Ty, ale dużo można zrobić tego Elevatora za sam kodzik, zobaczcie. 83 pozycja, 4, 5, 6, 7. 87 poziomów i dopiero mi się karty klucze skończyły. To jest bardzo dużo dla takiej osoby free to play nawet. Okej, okay, kolejna nagroda. Do 88 można? No. Te tła to nie wiem, ktoś mi napisał w komentarzu, że oni tak zrobili dlatego, że po prostu to tło się zmienia. No ale po co to przerywa i w ogóle trzeba kontynuuj klikać, to nie rozumiem tego. Ale niech będzie. Grafiki widzę, że się bardzo nie zmieniły, to tak swoją drogą. Troszkę jest z lochów, troszkę jest takich, co już były, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest ten niebieski lutek, co jest podobny, o, do mojego awatara, właśnie ten. Ty właśnie, kurde. Ja zapomniałem, jakie miałem buffy u Belzebuba, bo jak miałem na zwiększone łupy, to jestem dzbanem. Nie, nie miałem. Okej, okay, to git. Muszę to też sprawdzać. Ale tu mam samo na walkę, czyli to mi nie było za bardzo potrzebne. Oj, nie to. Tylko ten ludek ma więcej mięśni? Spokojnie, wal do czasu. Jeszcze pojadę do tego Opola i cię wyciągnę za łeb z domu, żeby cię pogłaskać po główce oczywiście. Ale to najpierw muszę schudnąć i nabrać mięśni, bo teraz to zostanę przez ciebie rozjebany. To się nie odważę. Dobra, lecimy dalej. O kurwa ty. Premia do obrażeń od ciosów krytycznych 230%. Mocne te buffy niektóre. Nie widziałem chyba czegoś takiego na W55, no ale tam jest postać świeża. Za rok, no to do nowego miejsca, no nie wiem gdzie tam będziesz się chował teraz. Ale no wiesz, gdzie byś nie był, spokojnie, spotkamy się. Dzięki za follow, Backlash. Ale nie obrażajcie tam nikogo. Okej, okay, jeszcze 10. 132, 135, 139, dobra. Mamy nagrodę, limit dzienny osiągnięty i wszystko ogarnięte. Ile mamy w ogóle owocków? Ty, nie leci chyba tak dużo owocków. Albo mi się wydaje, ale chyba ostatnio było więcej. No troszkę ich mamy niby. Jak codziennie się troszkę sfarmi, to będzie ok, ale... Można z wartą. Ja tu akurat nie mam. Ale tu sobie włączymy i wam pokażę, że można. Ale mi nie chodzi, Ewald, ostatnio, że tydzień temu, tylko na ostatniej edycji w marcu. Jak zwykle.
trochę trudniejszy ten Hellevator, a nie wiem, to już jak docisnę do maksa, to wtedy będę oceniał, ale to chyba jakoś w ostatnie dni. Kiedy on się kończy? Chyba za tydzień w poniedziałek, nie? O 20. To na streamku może sobie skończymy i wszystko dociśniemy. Powinien być za tydzień streamek. W poniedziałek. Na którym levelu około zabija się tego 10 w 13 piętrze dla pupila? Chodzi ci strefę mroku? To zależy od klasy, ale tak 375 około? Coś takiego bym powiedział. Dobra, tutaj robimy cyk, cyk, cyk. Okej, dobra. Kolejna próba, a nie. Teraz już nie popełnię tego błędu. Najpierw wbijemy sobie, cyk. Wpisujemy tu, pyk. Neutral hell, dobra. No i tu też działa. Trzy konta, widzowie. I trzy działają. W sumie jeszcze zanim pójdziemy, to możemy tak. Tu to nie będzie działało, bo już użyliśmy. A, okej. Sprawdzimy na każdym serwerze, nie? Ale to wiecie. To tylko czysto po to, żeby sprawdzić po prostu, czy działa, nie? Żeby tam statystyki sobie podbić. Nie myślcie sobie. W celach naukowych. Dobra, S37 Polski działa. Ty, a tu działa? Dobra, teraz się pojawiło. Tu też działa. S38 sprawdźmy. O, ciekawe czy Koksu podesłał na pocztę mój kod. Nowy lider. Sprawdźmy to. Podesłał. No. To się nazywa. Dobry moderator. Okej. Tu też działa. Jak najbardziej. Nasze konto free to play, pamiętne. W47 dla odmiany, sprawdźmy. No działa, działa. Wszystko wygląda tak, jak być powinno. 52 serwer. Sprawdźmy. Międzynarodowy oczywiście. Siemano Osiak. O kurde, nie mam slotów. A, bo ja tu mam ten ekwipunek. Dobra, to w ten sposób. Cyk. No tutaj to w ogóle jeszcze nie zdążyłem nic kliknąć, a już zadziałał. To na W47 działa perfekcyjnie, widzowie. Nie żeby coś. Jakby ktoś chciał wpisywać, to jest git. W56. Na W56 chyba nawet nie wpisywałem ostatnio. Tu jeszcze przez 3 dni, ale sprawdźmy. A nie. To musiałem wpisać w takim razie. No ale na W56 nie powinien działać tak czy siak. Może wpisywałem? Nie pamiętam. A nie, chyba wpisywałem, bo coś tam klikałem w pierwszy dzień. To nieważne. Dziesięć roli? To nieduże, Osiak. A, tu trzeba też dołączyć. Ej, no co jest? A, nie kliknąłem chyba. Dobra. Nie pokazała się animacja, ale działa, bo dostałem nieśmiertelkę. A, dobra. Problemy z połączeniem widzę. O, teraz działa. Ty, no co jest? To mi laguje? To nie mi laguje. To W54 coś laguje. A weźmy jeszcze do Hellevatora, bo nie było... A, nie. Nie mam gildii żadnej, ale mam, bo 40 jest na 15. Dobra, wszędzie działa. Także widzowie, proszę nie pisać w komentarzach, że nie działa, bo wszystko działa. Zostało to sprawdzone i przetestowane na 10 kontach. Żeby nie było. Czy będziesz robił nowego łowcę, jak będzie zbufowany na każdy serwer? Tak, jeżeli będzie grywalny, to na pewno nim klikniemy tak long term. O, nowy kodzik? Pogchamp.
to od razu na odcinku się dowiedzą. Syfy Game, podłoga Twitch, podłoga 30k, czyli pewnie z okazji 30k followów na Twitchu. Zobaczmy. 30 szczęśliwych monet, 30 klepsydr. O, epic. Hello. Dobra, dzięki. To od razu info pójdzie na odcineczku. Okej, okay, no i co? Lecimy teraz z tym. To tu tak samo. Chujowy? No tak, Mirales, mogli dać 3000 grzybów i wtedy by był git, nie? Ale to jest losowe memento, wiesz? Niektórzy mają z dziurą, a niektórzy bez, co według mnie też jest bez sensu, no ale jest jak jest. Jaki ten kod? Wysyłam wam na czacie. Czyli, a dobra, tu w sumie nie sprawdziłem też. Szczęście, nie mam w ogóle żadnych buffów na to, żeby sobie poprawić, wiecie. Drop, ale to nic. Później się może trafią. Ale wy dzisiaj toksycznie jesteście na tym czacie, ja nie wiem, co ja wam powiedzieć. Może przemilczę po prostu te wyzwiska z waszej strony. I cyk, kolejna nagroda. Ale oro. Jaki... O, widzę memento, bardzo ładna emotka. Nie z tego czatu i nie z tego streama. No tak, właśnie, widzowie. Nie ma ktoś jakiegoś prima wolnego może? Bo wiecie, prime to sub za darmo, nie? Żeby coś. Grzybki trzeba wygrywać. Tu też wygrywasz. Wygrywasz spędzenie świetnych... Już myślałem, że 139. Spędzenie świetnych chwil. Ty właśnie, memento, a gdzie ty tych grzybów używasz? Na W54 czy W55? Dobra, następna nagroda. A, no to w sumie nie można powiedzieć, że tak w 100% free to play. Trzeba pamiętać, że tam jakieś kodziki wygrywasz. Dobra. O, nawet tu nam pisze w sumie, osiągnięto dzisiejszy limit. No zobaczcie, na takim wyższym levelu każdy taki gem to jest jedna statystyka. Także to nie takie złe, jakby nie patrzeć. Wiadomo, że mogliby dawać pomarańczowe, no ale... Jest jak jest. Nie ma co gardzić. Dobra, i w sumie to sobie jeszcze dociśniemy na W55. Dla takiego dopełnienia. No ja wiem, ale to wiesz... ja o tym wiem, Osiak, ale jak powiem to na przykład na odcinku, to zaraz ktoś tam się będzie pruł. Tutaj najebany wymieniłem bronię piską na zwykłą na W55 i przegrywam teraz z każdym na arenie. To może ci... chyba teraz są w ogóle te... ten event z kośćmi, nie? A nie, z zadań, sorry. Że dostajesz codziennie dwa epiki, jak robisz trzy paski, to może ci się trafi. No, zadań, poprawiłem się. Dobra, lecimy teraz tu. Słabe epiki, 10 klepsydr. A to na nowym backendzie może? Przypadkiem? Dobra. Teraz lecimy tu. Tak jak mówię, tutaj zapomniałem wczoraj kliknąć, dlatego trochę spadliśmy. Nie wiem w sumie czemu, totalnie mi to z głowy wyleciało. Ale nadrobimy, nie? Co my tu mamy w ogóle jako bufek? Obrażenia, odporność, dobra, to nie ma sensu. Okej, okay, już jakaś nagroda.
Zobaczymy, którzy będziemy w topce w gildii. Przeważnie się tak w top 2-3 utrzymywaliśmy w okolicach Zebo i Apchana. A jak nie przegapiłem jeden dzień, to zobaczymy, jak to będzie. Grałem kiedyś w Hearthstone'a? Nie, właśnie nigdy nie grałem, powiem ci. Ale wygląda git, bo... Siemanko Black Wolf. Taka karcianka chillowa, nie? Coś takie jak TFT, w sensie mechaniki, że sobie siedzisz tam, wystawiasz jakąś kartę, coś tamtego. Chociaż widziałem, był taki ziomek na Twitchu, kurde, jak on się nazywał? To tak się strasznie wydzierał, jak coś mu nie poszło w tym Hearthstone'ie. Nawet mu kiedyś rajda dawaliśmy w ogóle. Pamięta ktoś nick? No nie grałem w Hearthstone'a nigdy. Może kiedyś włączyłem, ale... Nilatarion, o, dokładnie. Może kiedyś włączyłem, ale tak, żeby jakoś dłużej przysiąść, to nie. No to właśnie... Jak to pokazuje, nawet takie proste gierki jak Hearthstone mogą emocjonować dość. Dobra, jesteśmy na 111. Co tutaj nam się przyda? Odporność na ogień, to jest w sumie nie głupie. Obrażenia zwiększone. Tutaj też odporność. Spróbujemy to, bo jest najtańsze. Powinno siąść. Dobra, dokładnie. Teraz mamy coś z błyskawicami. Siadło i teraz mamy 113, też powinien siąść. Do 115 chyba dojdziemy. Ten nam siądzie bez żadnego buffa. Dziękuję ci pięknie, siemano Rudy. Dziękuję ci pięknie, Black Wolf. A, tobie koksu o niego chodziło, no właśnie, właśnie. Ale śmieszny, śmieszny. Był taki smak u niego w tym, jak się wkurwiał. O kurde, ile tu mam w ogóle gemów. A, bo mi poleciało, jak dzisiaj przycisnąłem bardziej. Na wytrzymałość 429, czy możemy go użyć? Możemy, ale to zaraz. Najpierw tutaj, 382 ma ziomeczek. Ale dobra, w sumie te gemiki to już będziemy ogarniać później. No to okej. O, widzę, że skipek jest. To możemy skipować. To w sumie z Hellevatorem na ten moment tyle. Myślałem, że bardziej będziemy go dociskać, no ale skoro się zatrzymujemy, to się zatrzymujemy. I dociśniemy w ostatni dzień, czy tam jakoś pod koniec. Zobaczymy, jak to będzie szło.